będę często przychodził do tej pięknej biblioteki. Drodzy Państwo, dzisiaj jesteśmy w bibliotece w Ziębicach. To niezwykły dzień, otwarcie nowej biblioteki. Mieszkańcy Ziębic piszą nowy rozdział w historii kultury Ziębic. Ja się bardzo cieszę, że mogę dzisiaj uczestniczyć w tym święcie, bo proszę Państwa, 1 000 000 złotych dofinansowania z Instytutu Książki, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który wsparł ten program, umożliwi właśnie mieszkańcom Ziębic skorzystanie z tak pięknych zbiorów bibliotecznych, z tak pięknego lokalu przygotowanego, w pełni nowoczesnego, z pełną infrastrukturą. No i oczywiście należą się podziękowania panu burmistrzowi, Radzie Miejskiej, która dołożyła brakującą kwotę, drugą połowę do tej inwestycji. Dlatego bardzo się cieszę, gratuluję, no i życzę mieszkańcom korzystania z takiego obiektu. Dziękuję. Inicjatywa pojawiła się 2 lata temu, kiedy zobaczyliśmy, że Ministerstwo Kultury ogłosiło nabór na tak naprawdę już ostatni konkurs infrastruktura bibliotek i stwierdziliśmy, że jest to szansa również dla naszej biblioteki w Ziębicach. Wtedy postanowiliśmy złożyć wniosek. Okazało się, że ten wniosek przygotowany tutaj przez moich współpracowników okazał się jednym z najlepszych i zdobyliśmy ponad 1 000 000 dofinansowanie. To są środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które pozostają w dyspozycji Instytutu Książki. To prawie 1 000 000 złotych, no i około 900 tysięcy ze środków budżetu gminy. Musiała być tutaj wspólna decyzja, zarówno moja, jak i radnych Rady Miejskiej. I muszę powiedzieć, że spotkaliśmy się tutaj ze zrozumieniem radnych, którzy stwierdzili, że jest to inwestycja, która będzie procentowała w przyszłości. Przede wszystkim będzie zachęcała również tych młodych ludzi, naszych mieszkańców do korzystania, do wypożyczania książek, do rozwijania się. Nowe wnętrza biblioteki, które Państwo dzisiaj zobaczyli, łączy jeden spójny element, mianowicie koła. Wszystkie elementy, które wkomponowaliśmy w te wnętrza, są nawiązaniem właśnie tej spójności i połączenia architektury Starego Domu Kultury i nowoczesności XXI wieku. W bibliotece mogą Państwo skorzystać z sali multimedialnej, z sali gryteki, z sali plastycznej, z sali foyer, w której się obecnie znajdujemy, w której będą realizowane wystawy i wernisaże naszych ziębickich artystów oraz zaproszonych gości. Zmodernizowaliśmy bibliotekę tak, by była przyjaznym miejscem dla mieszkańców, by można było w niej odpocząć, napić się aromatycznej kawy, wypożyczyć ulubioną książkę i spotkać się ze znajomymi. Chcemy, żeby to było miejsce spotkań. Piszemy nowy rozdział w ziębickiej kulturze i chcielibyśmy Państwa zaprosić do naszych nowych wnętrz. Będę często przychodził do tej pięknej biblioteki.